Witam Państwa, z tej strony Mateusz Żarczyński, trener Woleja Wrocław. Dzisiaj zapraszam Państwa na lekcję z przyjęciem. Będziemy pokazywać Państwu parę ćwiczeń ułatwiających później aspekt przyjęcia. Zapraszam do oglądania. Pamiętajcie proszę, żeby przed każdym treningiem wykonać rozgrzewkę, którą możecie obejrzeć w pierwszym odcinku naszej serii. Pracujemy nad platformą i ułożeniem barków. Ważne w tym ćwiczeniu, żeby rotować barkami, nie samymi dłońmi. Rotujemy barkami, przytrzymujemy piłkę, tak jak w elemencie przyjęcia. 10 razy na lewą, 10 razy na prawą. Tak? Tu koleżanka Julka źle wykonuje to ćwiczenie, lewa noga do przodu, lewa noga do przodu. I rotujemy się samymi barkami, tak? Brawo. Ważne jest, żeby przedramiona się nie skręcały, żebyśmy pracowali na lewą stronę, prawy bark w dół. Druga strona. I tutaj znowu korekta, stajemy równolegle nogami. I teraz lewy bark w dół na prawą stronę. I przytrzymujemy. Kolejnym etapem ćwiczenia jest ten sam ruch na lewą stronę, ale z wykrokiem. Czyli przesuwamy piłkę jeszcze dalej i robimy ten sam ruch z pracą nóg. Tak? Czyli prawy bark w dół, lekki krok na lewą stronę, pracujemy barkami, nie przed ramionami. I również 10 razy na stronę. Ważne jest, żeby przytrzymać rękami proste łokcie, prawy bark w dół. Zmieniamy stronę. I na prawą stronę. Lewy bark w dół. Szczególna uwaga też na proste łokcie. Żeby była jak największa kontakt rąk z piłką. Do kolejnego ćwiczenia potrzebujemy zwykłą gumę. Osoba ćwicząca czy zakłada na rękę, na palca, czy ją po prostu trzyma. Prowadzimy ją w miejsce, do którego chcemy, aby piłka została dograna, czyli mniej więcej środek siatki, troszkę metr w prawo. Proste ćwiczenie w strefie piątej, szóstej i pierwszej. Przyjmujemy po cztery piłki, rzucane przez trenera lub też zagrywane. Na początku preferuję zawsze piłki rzucać, żeby było łatwiej zrozumieć ćwiczenie. W ćwiczeniu chodzi o to, że w każdym ustawieniu i odbiciu guma ma być skierowana i ręce do partnerki, czy też na środek siatki, jeżeli nikogo nie mamy. Także to jest nasz odnośnik do trajektorii piłki. I po prostu rzucamy na lewą stronę, czy na prawą. Po cztery piłki przyjmujemy, tak, hop. Zmieniamy teraz w szóstej strefie to samo. Tak, ważne, żeby osoba spod siatki się nie przemieszczała, bo wtedy nam trajektorię lotu zaburza piłki. W pierwszej strefie. Dobrze, mamy cztery, zmieniamy się. Tutaj mogą Państwo zauważyć, że Julka wykonuje to niepoprawnie.
ten ruch jest niepoprawny w przyjęciu, zostajemy i samymi przedramionami kierujemy piłkę, tak? Żeby nie było tego ruchu rotacji, tylko samymi ramionami. O, po to jest ta guma, po to mamy tą trajektorię, żeby nasze ramiona prowadziły piłkę za gumą. Tak, trochę przytrzymaj, Julka. Tak, brawo. Hop, brawo. Hop. To samo powtarzamy, ale rzucamy jakby z drugiej strony, z inna trajektoria lotu piłki. Oj, przepraszam. Szósta strefa. Hop. Tak. I ciągle ręce za gumą. Tak, brawo, Asia. Dokładnie. Hop, brawo. Ćwiczymy odejście w przyjęciu na jeden krok, czyli piłka będzie rzucana troszkę dalej, robimy jeden krok do tyłu, platforma ważne, znowu kierunek jest na środek siatki i przytrzymujemy, tak? Każde odbicie liczymy, raz, dwa, przytrzymujemy platformę. Ważne, żeby pozycja przed przyjęciem była neutralna. Reagujemy na tor lotu piłki, czyli nie reagujemy za szybko, nie przenosimy ciężaru ciała. Jesteśmy neutralnie, leci piłka, odstawiamy jeden krok i liczymy z platformą. Ja preferuję osobiście w tych ćwiczeniach wyizolowanych rzucanie piłek. Jest to łatwiejsze do kontrolowania toru lotu piłki i strony. Także tutaj w tych ćwiczeniach nie zagrywam, rzucam piłkę, nieważne na jakim etapie siatkarskim jesteśmy, zawsze rzut piłki ma większą kontrolę niż zagrywka. Także pokazujemy, hop, odejście, raz, dwa. Hop, odchodzimy, raz, dwa, brawo. I to ćwiczenie wykonujemy 5 razy na lewą stronę, 5 razy na prawą stronę. Tak, druga strona, hop. I jest to samo, tak? Odejście na jeden krok, o! Hop, odejście na jeden krok i przytrzymanie platformy. Bardzo ważna rzecz, przytrzymanie platformy. Tak, przy ciężkiej zagrywce, szybkiej zagrywce, ma to kluczowe znaczenie, aby tą piłkę dobrze przyjąć. Także jeżeli mamy, zmieniamy. I wykonujemy to samo. Tak. Tak, Julka jest naszą środkową, także na przyjęciu widać wielką różnicę w poruszaniu się. Także Julka, bardziej neutralnie zaczynamy, nie obracaj się biodrami, tak, równolegle do mnie. I teraz, jeden krok do tyłu, hop, brawo, lepiej, hop, tak. To samo ćwiczenie teraz wykonujemy w pierwszej strefie. Ważne jest, aby zmieniać strefy, nie pracować tylko w piątej strefie, ale też w pierwszej strefie. Wtedy jest troszkę inne ułożenie ciała, piłki, barków, aby każdy zawodnik miał inne ułożenie. Druga strona, lewa noga, brawo, lewa noga, tak, o, lewa noga i przytrzymaj, brawo.
Tak, tutaj widzimy, nie otwiera się piórka na prawą stronę. Musi być krok prawą nogą, prawy, tak. Teraz lepiej, hop, brawo, hop, brawo. To ćwiczenie możemy wykonywać rzucając piłkę też z pierwszej strefy lub z piątej, w zależności od tego, co potrzebujemy. Pamiętajcie również o prewencji po każdym treningu. Ją również możecie zobaczyć w pierwszym odcinku naszej serii. Dzięki, że byliście z nami na tym treningu przyjęcia. Zapraszamy Was na kolejne odcinki. Widzimy się już za tydzień.